Witam Cię w pięknym nowym dniu. Dzisiaj przyszła w nocy zima. Ja już od rana prowadzę akcje zimowe. Wymieniłem opony w jednym aucie, a wczoraj wymieniłem w tej mojej Jarisce. Także mamy dwa komplety już zrobione. Idziemy teraz przejść się z Leosiem trochę po skałkach. Mam nagrać epizod dotyczący jednego z ciekawszych i bardziej intrygujących tanich dronów, jakie mamy w tej chwili. Także zabieram Cię w podróż za kulisy produkcji. Let's go! Muszę powiedzieć, że od czasu jak mam codzienne produkcje na moim głównym kanale, to naprawdę przybyło mi tak dużo widzów. To jest wręcz niesamowite, jak codzienne vlogi, codzienne epizody potrafią przyciągać. I widzę, że YouTube też ma takie algorytmy, że przy częstych produkcjach on bardzo promuje treści na zasadzie filmów proponowanych. Widziałem to parę razy, ale teraz jak patrzę na te statystyki, to okazuje się, że 30% moich widzów, czy moich oglądalności moich filmów, one wywodzą się właśnie z proponowanych filmów. To jest mega dużo. Czyli algorytmy muszą działać w ten sposób, że jak często publikujesz i filmy zaczynają mieć popularność, to właśnie YouTube też bardzo proponuje i te filmy promuje. Wylądował pół metra w śniegu, bardzo dobrze. Słuchajcie, pierwszy lot jak na drona, który kosztuje niecałe około 300 zł, to naprawdę wygląda to dobrze. Oczywiście on ma też swoje niestety cechy tanich dronów. Trzeba wziąć pod uwagę, że to jest zabawka. Między innymi to, że ta kamera, ona jest tylko ręcznie regulowana, jej kąt, więc z pozycji zdalnej tego nie zrobimy. Natomiast lata bardzo stabilnie, muszę powiedzieć. Jak na taką lekką konstrukcję, to jest bardzo stabilny. I mam wrażenie, że też jest odporny na kolizję, dlatego że on tutaj nie ma tej masy, która może spowodować właśnie uszkodzenia duże. Słuchajcie, zrobiłem dwa loty tym Ishinem i mogę powiedzieć, że jest naprawdę fajny ten dron. To jest 520S, E520S. To jest fantastyczny dron. Wiadomo, że budżetowy, więc zabawka. Nie ma stabilizacji mechanicznej, ale ogarnie i ma fajną jakość kamery, przynajmniej to, co widać tutaj. Ona może być nie jest to stabilizowany obraz, ale rozdzielczość jest w porządku. Oczywiście jest pole widzenia duże, kąt tam jest pewnie ze 120 stopni, więc mamy dystorsję, mamy zniekształcenia, no ale jak na próby, jak na zabawy, 86 chyba do 100 dolarów mniej więcej, w zależności ile baterii ten dron kosztuje. Idę jeszcze zrobić jedną próbę tam trochę dalej i będziemy się niedługo zwijać już. A tu jak się zrobiło bajecznie, pięknie jest, ojej. Idziemy jeszcze na tak zwaną patelnię. Przed nas kawałek. Pam. To teraz polećmy trochę dalej. Bardzo dobrze to działa. I teraz robimy odejście tyłem. Tak jest. Ja uważam, że jest w porządku. Do tego jest bardzo cichy. Oczywiście to nie jest może jakiś szał specjalny z tym dronem, że on zrobi nam wszystko za 300, ale zobaczcie, co się dzieje. Naprawdę fajne ujęcia i ta kamera, uważam, rozdzielczość, oczywiście nie mówię o stabilizacji, jest w porządku. Będziemy nim lądować, wystarczy. A jednak w tej temperaturze nie wszystko tak przebiega, jakby się chciało. Jeszcze raz. Jednak w tej temperaturze nie wszystko przebiega tak, jakby się chciało. Gimbal trochę zmarzł i faktycznie zaczęło telepać Mavisiem. I drugi objaw, jaki mam, to telefon pada. Więc te temperatury, pomimo że jest około zera, to jednak nie są najlepsze. Już telefon ma mało energii. Nie wiem, czy dam radę w ogóle polecieć Maviciem Mini jeszcze drugi lot. Zaraz zobaczymy.
Coś mi się cholera stało ze sznurówką. Cała zamarzła, złapała lód. Nieprzyzwyczajony no jestem do tego, że mamy aż tak niskie temperatury i że mamy śnieg. Ale będzie ok. Muszę sobie inne buty wziąć, bo jednak Adidasy do biegania maratonów to niekoniecznie. No dobra, słuchajcie, trochę zmarzłem. Okazuje się, że tak naprawdę baterie, jak się o nie zadba, to nie są tym głównym tak zwanym pain pointem, czyli tym punktem krytycznym. Punktem krytycznym dzisiaj był pierwszy telefon. iPhone się rozładował jako pierwszy. A druga rzecz, która była krytyczna, to gimbal od tego Mavica Mini. On się zaczyna dosyć poważnie trząść i te gumy, jak dostaną trochę niskiej temperatury, to od razu robią się sztywne. Mavic Pro 2 lepiej się sprawował, bo naprawdę w niskich temperaturach nim latałem i nie było żadnego problemu. Tu muszę być z tego wynika bliżej auta, bo dzisiaj poszliśmy na wycieczkę, która była trochę dalsza, ale za to bardzo urocza. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Cześć!